Szanowni Państwo, dzień dobry. To kolejna rozmowa Biznes Alert. Nazywam się Wojciech Jakubik. Ze mną jest Piotr Grądzi, który jest naszym wieloletnim autorem ciekawych analiz o sektorze elektroenergetycznym, a przy okazji pracowałeś kilka dobrych lat jako dyspozytor mocy, jako pracownik. Inżynier dyspozycji mocy. Dokładnie. 11, dokładnie 11. Co to oznacza dla laika? Co robisz w tej elektrowni, czy nie w elektrowni przecież? No właśnie, każdy człowiek mówi, że to jest elektrownia, tak? Że, a to nie jest elektrownia. Że prąd dostaje z elektrowni. To jest bardziej skomplikowane. Co ja tam robię? Sterujemy siecią energetyczną niemiecką. Czyli tak jak u nas na przykład polskie sieci elektroenergetyczne. Tak, dokładnie. To jest odpowiednik. No właśnie. I w takiej firmie można zarządzać przepływami energii elektrycznej po kraju, na przykład w Niemczech. I dlatego bardzo dobrze, że się widzimy kilka dni po tym, jak Niemcy podjęły historyczny krok, zamykając ostatnie 3 elektrownie jądrowe. Zrobiły to w oparciu o ideę Energiewende, czyli zwrotu energetycznego ku źródłom odnawialnym. Czy mógłbyś przybliżyć tak w żołnierskich słowach naszym widzom, o co chodzi z Energiewende, jakie jest założenie? Ciekawy zbieg okoliczności mamy, bo w tym dniu, kiedy Niemcy wyłączyły elektrownie atomowe, Finlandia włączyła blok trzeci w Kioto. Nic nie ginie w przyrodzie. Budowany od wielu lat, więc podczas gdy jedni wyłączają, inni włączają. To jest bardzo ciekawe. Tak, ale po co Niemcy to w ogóle zrobiły? Cofnijmy się do historii, żeby wytłumaczyć, jakie jest to założenie zwrotu energetycznego. Jaki to jest zwrot? Od czego ku czemu? W zasadzie to wyłączenie elektrowni atomowych ma niewiele wspólnego z Energiewende, bo w zasadzie elektrownie atomowe są bezemisyjne, więc dobrze by się mogły wpisywać w Energiewende. Jednak wyłączono je z innych powodów. No właśnie, z tego, co się orientuję, bo to już jest dawna historia, nie wiem, czy byłem na świecie, Partia Zielonych, która istnieje w Niemczech, ona powstała na fundamencie protestu przeciw energetyce atomowej. I teraz, kiedy Zieloni są w rządzie, są w koalicji, no to mają władzę, mogą decydować. Chociaż ta decyzja o odejściu od atomu została podjęta dużo wcześniej, w 2011 roku. Po Fukushimie. Tak, dokładnie. Teraz ewentualnie można by tą decyzję zmienić, wydłużyć życie tych elektrowni, czego nie uczyniono. Tak, elektrownie dostały jednak taryfę ulgową na kilka miesięcy, bo mieliśmy kryzys energetyczny podsycany przez Gazprom. No i nawet ci zieloni przyznali, że dobrze, no chociaż do sezonu grzewczego należy te elektrownie utrzymać, ale zaplanowali sobie to Energiewende w ich wydaniu właśnie tak, że nie będzie węgla, nie będzie atomu, będą same źródła odnawialne. No i jak im idzie? Nie będzie niczego. Nie będzie niczego. Poza super wiatrakami, panelami fotowoltaicznymi, chyba że będzie noc albo nie będzie wiało, to wtedy nie będzie niczego. Myślę, że warto jest pogrzebać trochę w rozporządzeniach unijnych. I tam jest rozporządzenie, które mówi o tym, jaki udział OZE powinny osiągnąć poszczególne kraje. I okazuje się, że ten udział OZE jest takim głównym kryterium w dzisiejszych czasach. Ale okej, nawet jeśli ten udział będzie 100%, ale mamy jeszcze inne ważne kryteria, co najmniej dwa, mianowicie cena energii oraz bezpieczeństwo energetyczne. No tak. Czyli czy będziemy w stanie zapłacić za tą energię. Jest taki fajny wyraz w języku niemieckim, bezalba, czy to jest zapłacalne. Czyli już nie mówimy o tym, czy to jest drogie, czy to jest zapłacalne. A to u nas na przykład w definicji prawa energetycznego jest cena akceptowalna. Coś takiego. Coś podobnego, tak. No i bezpieczeństwo energetyczne, tak. Czy ten prąd będzie, czy nie. Czyli tak na razie idziemy w stronę odnawialności. Kosztem tych pozostałych dwóch wierzchołków trójkąta czy trymatu. No właśnie, jak sobie siedzisz w tej wielkiej sterowni, w której widać te przepływy ze wschodu na zachód po Niemczech energii elektrycznej, to co wychodzi z analizy? Jak idzie to Energiewende z punktu widzenia bezpieczeństwa, stabilności dostaw? Co wychodzi, to widzimy w raportach Bundesnetzagentur. Okazuje się, że to działa. Prąd jest w gniazdku, obywatele mają prąd. Ale z raportów, z danych wynika, że to trochę kosztuje. To kosztuje sporo wysiłku, trzeba się nieźle napracować, wdrażając środki zaradcze i one kosztują sporo kasy. Za 2020 rok, za pierwsze półrocze są dane, to jest 2,2 miliarda euro. Miliarda? Miliarda, tak. Euro. Na co? Na to, że coś
włączymy, coś wyłączymy, jak to dokładnie? Dokładnie. To są środki zaradcze, które mają zapewnić bezpieczeństwo energetyczne lub mówiąc kolokwialnie, żeby nie było blackoutu. Aha. Czyli jeśli jest za dużo wiatru na północy, trzeba go trochę odłączyć, no ale jeśli go odłączymy, no to by brakowało energii w bilansie, więc dla wyrównania bilansu trzeba znowu uruchomić jakieś elektrownie na południu kraju. Często są to węglowe jednostki. I stąd te rekordowe emisje dwutlenku węgla też w dobie kryzysu energetycznego. Tak, między innymi dlatego. Czyli zielony zwrot nie jest do końca zielony. I też import. Import ze Szwajcarii, z Austrii. A z Francji? Z Francji czasem tak. Francja. A we Francji też jest chyba atom. Jest atom. Francja i Niemcy bardzo dobrze współpracują. Polecam przeanalizować bilansy tych krajów. Jeśli jeden kraj eksportuje, drugi importuje. Czyli sobie pożyczają tej energii. Pożyczają, współpracują, pomagają. Niemcy wyłączają u siebie atom, ale jak potrzeba, to sprowadzają energię z atomu z Francji. Między innymi tak. Z czego jest energia? W zasadzie to jest miks energetyczny, to co płynie w sieci. No ale kilkadziesiąt procent miksu to jest atom. Konkretnie. Tak, atom także. No właśnie. I Niemcy postanowiły jednak, że wyłączą ten atom do końca i w jaki sposób teraz będą sobie zapewniać bezpieczeństwo energetyczne, no bo znowu Energiewende zakładało, że zaraz będzie 100% OZE, no ale na razie nie ma dalej. Ale nawet jeśli 100%, to wróćmy znowu do tego rozporządzenia. Udział OZE podawany jest, rozumiany jest w skali rocznej, czyli jeśli dzisiaj mam 100%, a jutro mam 0, no to mam średnio 50%. Ale co z tego, tak? Ten prąd musi być codziennie. Gdybyśmy tą zasadę porównali do sytuacji na drodze, to jest tak, jakbyśmy zlikwidowali wszelkie znaki ograniczania prędkości, zlikwidowalibyśmy fotoradary, a jedynym kryterium byłaby nasza średnia prędkość w roku, gdzie 31 grudnia podłączamy się do jakiegoś komputera. I wychodzi, że średnio nie łamaliśmy. Średnio jeździliśmy OK. Ale że po drodze jechaliśmy 200 na godzinę przez Warszawę, przez teren zabudowany, to nikogo nie interesuje. Z punktu widzenia tego rozporządzenia to nikogo nie interesuje, ale jednak nie może do tego dopuścić i tutaj do gry wkraczają operatorzy sieci, którzy właśnie muszą wdrażać środki zaradcze, żeby nikt nie jeździł 200 na godzinę. I bez atomu jest im trudniej? Jest trudniej jeszcze bardziej z tego względu, że dwie z tych trzech ostatnich elektrowni zlokalizowane były na południu, czyli tam, gdzie jest takie centrum przemysłowe, bardzo duże zapotrzebowanie na energię. Mhm, czyli one nie dadzą tej energii wtedy, kiedy potrzeba. Muszą Niemcy szukać innego takiego źródła stabilnego w podstawie i co to wtedy tak, jest? W zasadzie mówimy o zupełnie różnych źródłach, różnych charakterystykach, ponieważ elektrownie atomowe wytwarzają, tak jak mówisz, prąd w podstawie, czyli o każdej godzinie doby cały czas, tak samo, taki równiutki pasek. A źródła odnawialne, no tak jak Bóg zdecyduje, tak. Więcej jest słońce, mniej, nie jest ma. Słońce, nie ma. I nie da się tego dzisiaj zamienić, no bo zwolennicy tego zielonego zwrotu w wydaniu właśnie niemieckim powiedzą, że zaraz będą magazyny energii, biogaz i wszystko nam się tutaj wyrówna. Być może, na razie nie ma. Jeśli będą, no to super. To byłaby super współpraca źródła odnawialnego z magazynem. No, rewelacja po prostu, a na dzień dzisiejszy ich nie ma. I teraz z punktu widzenia inżyniera dyspozycji mocy ważne jest to, co jest dzisiaj. Tak? Do jakich środków ja mogę sięgnąć, żeby tą siecią sterować? To, że ktoś gdzieś tam bada na jakiejś uczelni, rozwija badania i rozwój, że to ma może kiedyś będzie... prezentację w PowerPoincie. Tak, super, super. Jeśli to będzie, super, ale to ma być w tej chwili. A w tej chwili nie ma. W tej chwili jeszcze nie ma. Więc tak podsumowując, czy po kryzysie energetycznym, podsycanym przez rosyjski Gazprom, po rekordowych cenach energii i jednak wyłączeniu atomu w Niemczech, można powiedzieć, że Niemiec jest już mądry po szkodzie? Oni mają swoje kryteria, swoje definicje. Na pewno są przekonani, że wszystko zrobili dobrze. Na przykładzie Finlandii, tak, czy chociażby Polski, która planuje wejść do atomu, widać, że nie wszyscy są tego zdania co Niemcy. To jeszcze dopytam, czy to, co dzieje się w Niemczech, ma wpływ na nasze bezpieczeństwo energetyczne w Polsce? Tak, ponieważ sieci energetyczne w Europie, w całej Europie są połączone. W zasadzie od Portugalii do Polski, teraz jeszcze Ukraina. Wszystko jest połączone i do tej pory wykorzystywano to jako wielką zaletę. Można ze sobą handlować, pomagać sobie.
To jest super, ale może to się kiedyś okazać wadą, jeśli gdzieś będzie wielka awaria. To się rozprzestrzeni. Może się rozprzestrzenić. Zupełnie w ostatnich latach zmieniona została filozofia zarządzania systemem elektroenergetycznym. Dawno temu, kiedy decydentami byli inżynierowie, to systemy poszczególnych krajów były tak skonstruowane, że one były przewymiarowane, ponieważ inżynier... Na wszelki wypadek. Inżynier nie myślał o efektywności, o cenie, o środowisku też nie myślał, ale żeby to było bezpieczne, to był najwyższy priorytet. Dlatego elektrowni było znacznie więcej niż potrzeba. Sieci energetyczne były obciążone tylko w pewnej części. Dzięki temu, na przykład, kiedy w 2011 roku kilka bloków jądrowych w Niemczech wyłączono natychmiast, no to ci, którzy nie byli wtajemniczeni, myśleli, o Boże, to już koniec. Ale nie, było tyle jednostek węglowych w rezerwie, że nie było absolutnie żadnego problemu. I przez wiele lat w zasadzie Niemcy cały czas sukcesywnie wyłączają węgiel, ale nadal jeszcze sporo przez to, że mają pewien zapas. A zatem myślę, że mogliśmy Państwa zainteresować samym tematem zwrotu energetycznego. Opowiedzieliśmy trochę o tym, jak Niemcy sobie wyobrażały odejście od atomu, jakie są tutaj też zagrożenia, między innymi dla Polski. No i chyba wniosek jest taki, że warto słuchać inżynierów. A takim właśnie inżynierem jest Piotr Grądzi, którego mogą Państwo też przeczytać na naszym portalu. Tymczasem dziękuję Ci bardzo za wizytę u nas, za ciekawe wypowiedzi. Dziękuję bardzo. Zobaczymy się pewnie niebawem.